Szanowni, dzień dobry. Kontynuujemy naszą wycieczkę w świat algebry, aby nabrać biegłości w tej sztuce. Dzisiaj takie zadanie mamy: wyznaczyć wszystkie pary nieujemnych liczb całkowitych x i y, które spełniają takie równanie. Ta nieujemność odgrywa tutaj rolę haczyka, bo wyznaczymy wszystkie rozwiązania tego układu równań i tego równania, przepraszam, i będą tam też pary, w których jedna z tych liczb będzie ujemna i trzeba popisać się tym, że się uważnie przeczytało polecenie i odrzucić te rozwiązania. To jest równanie w nieco innej formie niż takie typowe, które żeśmy do tej pory rozwiązywali, no ale zobaczycie, damy sobie radę. Pomysł polega na tym, żeby do obu stron dodać 2xy i w ten sposób otrzymać po prawej stronie kwadrat sumy x plus y. No, jak to zrobimy, to po lewej stronie będziemy mieli, rozwinę to xy minus 7 do kwadratu, to będzie xy do kwadratu minus 14xy plus 49 i dodamy jeszcze 2xy. No i to, co tutaj dostaniemy, da się zwinąć w xy minus 6 do kwadratu, no tylko że wtedy 6 do kwadratu to jest 36, a tu jest 49, czyli o 13 więcej i te 13 trzeba jeszcze dodać. A po prawej stronie będzie x plus y do kwadratu. No i teraz możemy przenieść x plus y do kwadratu na lewą stronę z przeciwnym znakiem, a 13 na prawą, pomnożyć to, co się otrzymane równanie przez minus 1 i dostaniemy w końcu, korzystając ze wzoru na różnicę kwadratów, taką to się mówi, faktoryzację. Tak, rozłożymy lewą stronę na iloczyn. No i teraz, ponieważ 13 jest liczbą pierwszą, to mamy standardowo cztery możliwości, albo pierwszy wyraz jest 1, a drugi 13, albo pierwszy wyraz jest 13, a drugi 1, albo pierwszy jest minus 1, a drugi minus 13, albo pierwszy jest minus 13, a drugi minus 1. No i po kolei będziemy teraz rozwiązywać te przypadki. Weźmy sobie na tapet pierwsze dwa równania. No i jak sobie z nimi poradzić? No, one mają taką strukturę, że popatrzcie, tutaj ten wyraz przy xy, który nas interesuje, wchodzi z przeciwnym znakiem do pierwszego i do drugiego równania, więc jak te równania dodamy, jak powiedzmy, że to równanie reprezentuje odważniki stojące na wadze i to też reprezentuje odważniki stojące na wadze. No więc jeżeli do odważników stojących na pierwszej wadze dodamy te, które stały na drugiej i równoważyły tą wagę odpowiednio na lewą i prawą szalkę, no to oczywiście nic się nie zmieni, tak? Bo ta druga waga też była w równowadze. Dodając te równania dostajemy takie wyrażenie, że x plus y, 2 razy x plus y równa się 14, czyli x plus y równa się 7, a jeżeli odjąć od drugiego równania pierwsze, no to dla odmiany uprości się to x plus y i dostaniemy takie równanie, no, z którego wynika, skoro 12 minus 2xy równa się 12, to przenosząc 12 na lewą stronę z przeciwnym znakiem, a minus 2xy na prawo, dostaniemy, że 2xy równa się 0, czyli xy równa się 0. No, to znaczy, że albo x jest równy 0, albo y jest równy 0, a jeśli x jest równy 0, to y jest równy 7, a jeśli y jest równy 0, to x jest równy 7, w związku z tym mamy pierwszą parę takich rozwiązań xy. No, druga para równań dostarczy nam więcej radości. Znowu dodajemy, odejmujemy te równania od siebie. Pierwsze się nie zmieni, drugie zmieni się, xy będzie teraz równe 12. No, jeżeli x plus y równa się 7, no to x musi być równe 7 minus y, tak? Jeżeli do obu stron wagi, do obu szalek wagi dodamy albo odejmiemy od obu szalek wagi odważnik y, no to odważnik x będzie w równowadze równoważył odważnik 7 minus ten odjęty odważnik y, tak? Więc to powstanie takie równanie.
No i jak wstawimy je tutaj, to dostaniemy coś takiego, porządkując, przenosząc wszystko na prawą stronę, zmieniamy znak przy y kwadrat, zmieniamy znak przy 7y i następnie odwracając kolejność, zamieniając lewą i z prawą stronę miejscami, dostajemy takie równanie. To się nazywa równanie kwadratowe i w ogóle nie powinniśmy się do niego zbliżać w szkole podstawowej, no ale ja pokażę, że da się z tym, można sobie z tym poradzić stosunkowo prosto, bardzo prosto tak naprawdę, no bo aż korci, żeby przedstawić lewą stronę jako kwadrat różnicy, prawda? Kłopot jest tylko taki, że tutaj przy tym wyrazie mieszanym stoi 7, czyli liczba nieparzysta, a ten wyraz mieszany musi być 2 razy a razy b, czyli musi być liczbą parzystą. No co zrobić? Pomnożyć przez 4. Dlaczego przez 4, a nie przez 2? No bo jakbyśmy pomnożyli przez 2, to by to się nie bardzo byłoby wiadomo, co zrobić z tą dwójką stojącą przy y kwadrat. Prawda? Ale jeśli pomnożymy przez 4, to popatrzcie, dostaniemy takie równanie. No i 4y kwadrat to jest 2y do kwadratu, a tu jest minus 28, no i teraz te 28 się da rozłożyć, tak? 2 razy 7 i razy 2y, no bo to ma być 2 razy a razy b, tak? Więc to jest a, 2y, no i jeszcze b i jeszcze ten współczynnik dwójka, plus 49 minus 1, plus 49, bo to ma być 2y minus 7 do kwadratu. 7 do kwadratu to jest 49, a tu mamy 48, więc dlatego plus 49 minus 1, no i dostajemy takie równanie. 2y minus 7 do kwadratu, odjąć 1 równa się 0. Stąd 2y minus 7 do kwadratu równa się 1, no i to ma już dwa rozwiązania, bo 2y minus 7 może być równe plus 1 albo minus 1. No i rozwiązując oba przypadki, jeśli 2y minus 7 równa się 1, to y będzie równe 4, a skoro x plus y było równe 7, to jeśli y jest równe 4, to x jest równe 3, a tu w tym przypadku y jest równe 3, a to z kolei w takim razie y będzie równe 4. No więc mamy w tej chwili już dwie pary, cztery pary rozwiązań, 0, 7, 7, 0, 3, 4 i 4, 3. No i pozostaje jeszcze powalczyć z pozostałymi rozwiązaniami. Zaczniemy od przypadku czwartego. To jest taki układ równań, bo taką parę równań nazywa się często układem równań. Pierwszy układ, pierwsze równanie, dodanie do siebie tych równań daje taki wynik, a odjęcie daje taki rezultat, taki sam jak poprzednio. No teraz jeśli x jest równe 0, to y musi być równe minus 7, a jeśli y jest równe 0, to x musi być równe minus 7, ale umówiliśmy się, że odrzucamy rozwiązania, które są liczbami ujemnymi, szukamy nieujemnych rozwiązań, no w związku z tym to są, choć to jest, ta para jest rozwiązaniem układu równań, to nie bierzemy jej pod uwagę, to nie jest rozwiązanie zadania. No a druga para równań prowadzi do podobnego równania, tylko tu jest zamiast minus 7y plus 7y i to ma interesujące konsekwencje, znowu mnożymy przez 4, znowu wykonujemy tą samą operację co poprzednio. No ale teraz 2y plus 7 musi być do kwadratu jest równe 1, czyli 2y plus 7 musi być równe plus 1 albo minus 1, a stąd xy to minus 3 minus 4 albo minus 4 minus 3. No i znowu, ponieważ w zadaniu proszą nas o nieujemne rozwiązania w liczbach całkowitych, to te dwa rozwiązania odrzucamy. No i jak się wam podobała ta algebra? Moim zdaniem jest piękna.